Witam Was, kochani. Jeszcze jesteśmy w styczniu, w związku z tym w naszym wspaniałym nowym roku. I będę kontynuować to, co zapowiedziałam w poprzednim spotkaniu. Mianowicie, że my sami nadajemy sens temu, co się dzieje w naszym życiu. I jeszcze bym tu użyła takiego drugiego bardzo ważnego słowa, nadajemy znaczenie. Na przykład mamy, powiedzmy sobie, pragnienie, żeby mieć awans. Mamy pragnienie, żeby nas doceniono. Mamy pragnienie, no i może też poczucie, że nam się należy, prawda? Że pracujemy dużo i mamy poczucie, że wszyscy nas olewają, że szef jest do nas źle nastawiony, że inni dostają te awanse, a ja nie. I co w związku z tym? Chodzimy skwaszeni. Będziemy na tego szefa patrzeć z bardzo takim, wiecie, nieprzyjemnym spojrzeniem. Będziemy mówić sobie, aha, o tak, no ten, no tak, znowu tego, to on lubi, prawda? Bo na przykład z tym stoi na korytarzu i rozmawia ze mną. Nie stoi na korytarzu i nie rozmawia. Co się w tym momencie dzieje w człowieku, który ma takie myśli i takie przekonania? Bo jest przekonany, że ma rację, prawda? No i teraz wyobraźmy sobie, że zapytamy koleżankę czy kolegę z tego samego miejsca pracy, no powiedzmy o tę dziewczynę, która tak właśnie się żali, że nie ma uznania. No i powiedzmy sobie, że ten kolega czy ta koleżanka powie tak, no ona jest taka cicha, ona jest taka smutna, ona jest taka z boku zawsze, a to nie pogada z nami, a to nie wyjdzie z nami, a to jak się ją pytać, jak się czuje, to powie, że nie ma o czym mówić, prawda? Jest to osoba, która daje sygnał, żeby się nią nie zajmować, żeby się nie przyglądać za bardzo, tak jakby może mówiła, wiecie, bez słów, że zobaczycie coś, co się wam nie spodoba. Dlaczego? Bo jej się nie podoba. Bo jej się nie podoba, jej życie nie podoba, jej się to, co inni jej przysyłają. Oczywiście to się bierze, skąd, kochani, już wiemy, z przeszłości, i to głębokiej przeszłości. I oczywiście ona jest ofiarą czegoś, co ją spotkało bardzo niesprawiedliwie, bo żadne dziecko nie zasługuje na to, żeby je traktować w taki sposób, żeby źle potem o sobie myślało. Ale ona nadaje sens temu, co się dzieje, bardzo cały czas podobny do siebie, czyli taki, że o, tutaj powiem o czymś istotnym, albo że inni nie dadzą jej nic dobrego, albo że ona nie jest warta czegoś dobrego, albo i jedno, i drugie. To jest wtedy jeszcze bardziej wzmocnione. Tu wam powiem takie cztery główne typy relacji, w jakie człowiek wchodzi z innymi. Powiem tak, ja jestem gorsza, ty jesteś lepszy. Jeśli jestem w takiej relacji, to jestem ofiarą, a ty możesz być katem, możesz być dawcą czegoś bardzo ważnego, ale na pewno jesteś wyżej. Druga relacja. Ja jestem wyżej, ty jesteś niżej. Ja jestem lepsza, ty jesteś gorszy. To jest tak, że albo jestem władcą, albo jestem katem, albo jestem rozdawalnikiem, rozdającym dobra, a ty jesteś zawsze gorszy. Trzecia wersja. I ty jesteś niedobry, zły, gorszy i ja jestem gorsza. Czyli właściwie od nikogo niczego się spodziewać nie można. Świat jest cały do kitu, ludzie i ja są nieudani, nie ma na co czekać, nie ma o czym marzyć, czy nie ma czego w ogóle chcieć. I jedyna, czwarta wersja jest taka, ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. I ja jestem okej i ty jesteś okej. Wtedy mamy możliwość negocjować, prosić, nie zgadzać się, wyrażać swoje zdanie, ale przede wszystkim wierzymy w to, że to wszystko, co robimy i co robią inni, ma sens. Tyle tylko, że on nam akurat może w tym momencie nie pasować, albo tej drugiej osobie, albo temu otoczeniu. Może szef chce czegoś innego, na przykład można go zapytać, prawda? Powiedzieć taki tekst typu, chcę dla tej firmy jak najlepiej, lubię tu pracować, albo cenię to, że tu pracuję, no nie zawsze możemy lubić, albo chcę tu pracować,
Powiedz, czy coś byś chciał mi przekazać, albo pan chciał, bo to różnie bywa z tym byciem na tym, z szefami, żeby robić to lepiej, bo mi na tym zależy. Zobaczcie, jaki pozytywny tekst. Oczywiście osoba, która w ogóle de facto cały czas o sobie źle myśli, nie powie takiego tekstu, bo jej do głowy nie przyjdzie. Mogłaby się go nauczyć i mogłaby na to wpaść, gdyby się zabrała jakby za swój stan i za swoją relację ze sobą najpierw. No bo teraz jeszcze trzeba powiedzieć, prawda, ta relacja z innymi jest taka, te cztery wymieniłam, ale ze sobą też jest relacja. Jeżeli ja cały czas ze sobą mam relację, że albo siebie katuję, czyli moje dziecko wewnętrzne jest przeze mnie odrzucane, a ja jestem tym złym rodzicem, który mówi, ty jesteś do niczego, a dorosły, ta trzecia część, mam nadzieję, że państwo to znają, nic się nie odzywa, bo się w Polsce mało dorosłego uczy dzieci. Mało się odwołujemy do tej części dorosłej. To jest ta część, która wszystko ma pamiętać, która pamięta, która rozumie, która pomaga w podejmowaniu decyzji i która odpowiada właśnie na takie bardzo ważne pytania, co się opłaca, co się nie opłaca, co warto, czego nie warto. Warto człowiekowi, który zobaczy, że sam siebie, a no to przecież widać gołym okiem, sam siebie nie ceni, udać się tam, gdzie się może tego przeuczyć. Bardzo ważne określenie, ponieważ będzie nadal, jeśli się nie przeuczy, nadawać zły sens sobie, złe znaczenie, niską wartość i też temu, co się dzieje wokół niego czy niej, wobec niej. Czym jest rozwój? Czym jest między innymi zmianą myślenia? Co prawda najbardziej kocham to zdanie, które mówi o zmianie. Zmiana jest tym, żeby stać się tym, kim jestem. Naprawdę. Zmiana to stać się tym, kim się jest. Czyli odkryć siebie, odkryć swoje zasoby, odkryć swoje możliwości, umiejętności. Umiejętności można się nauczyć, ale predyspozycje, wyposażenie, jakie mamy, może temu bardzo posłużyć. I teraz sens, jaki nadajemy temu, co się dzieje wśród nas, co się dzieje z innymi ludźmi, bo możemy na przykład powiedzieć, jej to wszystko wychodzi, bo jej jest łatwo. To nie jest prawda. Jak się spotkacie na grupie, bardzo cenię pracę w grupach, bardzo was namawiam na to, posłuchacie, co się dzieje u innych ludzi w środku, bo na zewnątrz bardzo często nie pokazują, to zrozumiecie, że nie tylko wam jest trudno, nie tylko tobie, kochana, nie tylko tobie, kochany, jest trudno. Trudno jest, prawdę mówiąc, wszystkim ludziom. Jednym trochę bardziej, jednym trochę mniej, niektórym bardzo, bo na nich się jakby zrzuciło jeszcze więcej takiego zła, które przecież chadza po świecie i bardziej mają w związku z tym takie bolesne obciążenie, ale powiem wam, że tym bardziej czasami tacy ludzie biorą się za siebie, bo po prostu tego naprawdę nie chcą już, mają dosyć. Więc jeżeli się posłucha, jeżeli się rozejrzysz, jeżeli się zorientujesz, a rozejrzyj się koniecznie, bo mówienie, że innym jest łatwo, a mnie jest trudno i dlatego ja pewnych rzeczy nie mam, bo oni mi jakby pozabierali, prawda, bo oni już sobie rozkradli to, co jest do wzięcia, to ja już nie mam co wziąć. To nie jest prawda. To jest mój rodzaj i wytłumaczenia, i chcemy sobie wtedy trochę odjąć takiego poczucia, że paradoks, bo z jednej strony myślę o sobie źle, a z drugiej mówię, prawda, to przez nich. Oni mają wszystko, ja nie mam, bo im właśnie jest prosto. I usprawiedliwiamy się przez to i zwalniamy się przez to. Mnie kiedyś w życiu bardzo pomogło, przeczytałam to u Krishnamurtiego, taki bardzo, bardzo duży, że tak powiem, umysł. Jeden ze znanych takich myślicieli, który powiedział tak, traktuj siebie bez usprawiedliwiania i bez potępiania. I zrozumiałam, zobaczcie, jaki to jest ważny zestaw. Jak się usprawiedliwiam, to pewnych rzeczy nie robię. Jak się potępiam, to pewnych rzeczy nie robię, bo nie mam siły. Jak się usprawiedliwiam,
Z jednej strony niby mam ulgę, bo to nie przeze mnie, bo to nie ja, ale z drugiej strony tak jakbym zabierała sobie sprawczość. Jeżeli się potępiam, no to się po prostu katuję. I to znowu ja nadaję wtedy znaczenie. Usprawiedliwianie nie musi się, wiecie, kłócić z czymś takim jak zrozumienie moich możliwości, bo też bardzo często powtarzam wam i w ogóle moim klientkom, teraz już głównie klientkom, że jeśli coś nie wyszło mi tak jak chciałam, to nie znaczy, że ja to zepsułam, nie znaczy, że mi nie wyjdzie nadal, nie znaczy, że mam właśnie mieć do siebie pretensje, mam zobaczyć, co trzeba zrobić inaczej, żeby wyszło lepiej. A może jeszcze też czasami zdać sobie sprawę, że wcale tego nie muszę robić, na przykład. Może niektórych rzeczy w ogóle nie muszę umieć, ponieważ się akurat do tego nie nadaje, albo nie chce się nadawać. To też jest nadawanie sensu i znaczenia. Bardzo jest przydatne, bardzo zdrowe jest zobaczyć, do czego mam feeling, co mi wychodzi, bo to jest taka umiejętność, czy umiejętności, czy taki przedział mojego życia, w którym zawsze uzyskam poczucie właśnie wartości. Powiem wam, że jak słucham czasem dziewczyn cudownie zdolnych, takich, które bardzo dużo osiągnęły i one mówią, a nic mi dotąd w życiu nie wyszło, no bo tak, albo się okazuje, że nie mam rodziny, albo się okazuje, że moja rodzina nie jest wcale z tego zadowolona, co ja zrobiłam. Niektórzy nawet uważają, że na przykład lepiej by było, gdybym nie uczyła się, nie wiem, nie pracowała, nie rozwijała. W związku z czym nie umiem się cieszyć jak gdyby sama z siebie i brać od tych, którzy mnie doceniają, tylko ciągle zwracam uwagę na tych, którzy mają mi za złe. Znowu ja wybieram sens, ja nadaję sens. Po co taki? Odpowiedź jest bardzo, kochani, prosta i bardzo w sumie smutna, ale też dająca dużo do wygrania. Mianowicie, dlaczego tak robię? Z przyzwyczajenia. Zapamiętajcie to wężykiem, zapiszcie sobie, podkreślcie wężykiem, z przyzwyczajenia. Wychowuje się nas niestety bardzo często przez umniejszanie nas, przez niedocenianie, przez brak uznania, przez straszenie, przez mówienie, ale to w ogóle to nie wszystko, to nie do końca, to w ogóle zobacz, no to żeś zrobiła, a tamtego żeś nie zrobiła, a Kasiu już szybciej niż ty nauczył się prowadzić samochód, prawda, albo dostał czerwony pasek, albo miał same piątki. No to co z tego? Co z tego? Dlaczego ktoś nam to mówi? No dlatego, że nie umie inaczej. Ale my mamy się nauczyć inaczej. Dla siebie. Również dla naszych dzieci. Przypomnijcie sobie, jak wam było, kiedy nie byliście chwaleni za coś dobrego. Jedna dziewczyna na grupie mówi tak, oduczyłam się cieszyć ze wszystkich swoich dobrych stopni, bo jak leciałam do domu ze szkoły i miałam na przykład 4, to oczywiście natychmiast usłyszałam, dlaczego nie 5. A teraz jeszcze ta 6 doszła, no za moich czasów były 5. No zobaczcie, co to jest za świetny stopień 4, świetny stopień 5. No a dlaczego nie 6? I już koniec radości, nie? I to dziecko, które chciało się podzielić frajdą, na przykład jeśli jeszcze do tego jakiś przedmiot jest nie taki dla niej łatwy, ona dostała tam 4 czy 5, to jest osiągnięcie ogromne. Pat słuchawkę dostała od tatusia, albo od mamusi, albo od obojga, bo masz być same 6. No przecież to jest, słuchajcie, bez sensu. Oni oczywiście, ci rodzice, mają swoje powody, bardzo ważne dla nich, bo jeszcze zawsze do tego powiedzą, że to dla twojego dobra, co nie jest prawdą. Znaczenie tak czy siak w twojej główce zostaje. To ty potem sobie mówisz, no znowu nie mam 6. Jeszcze dla pociechy chcę powiedzieć, może to marna pociecha, może to nie o to chodzi, że
ci, którzy mają same szóstki, czyli tak zwani najlepsi uczniowie, prymusy, prymusi, to są osoby, które jak się robi badania takie podłużne przez życie, nie są najbardziej szczęśliwe ze wszystkich. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie wiedzą, co wybrać. Bo wszystkiego tak samo się uczyli, bo wszystko było dla nich tak samo ważne, bo każda osoba miała ich pochwalić. I nauczyciele mieli być zadowoleni z nich, i rodzice, i ich dalecy krewni, i jeszcze w ogóle, żeby się nikt o nic nie czepiał. W związku z czym ten człowiek, stający całe życie próbujący spełnić czyjeś oczekiwania, nie wie, czego sam chce. Ci, którym jest źle, często też nie umieją powiedzieć, czego chcą, dlatego że są bardziej jakby przykuci do tego, żeby sobie ciągle pokazać, jak jest im źle. Może ten przykład, który powiem teraz, nie jest taki absolutnie tylko o tym, ale jest blisko. Pamiętam dziewczynę z grupy, która opowiadała o swojej matce, że ją bardzo biła i bardzo na nią krzyczała, zresztą też na jej rodzeństwo. I ona sobie oczywiście obiecywała, bo to dużo tak mówimy sobie, ja tego nigdy nie będę robić. I teraz jest na siebie zła, a ja pytam ją tak, no co, bijesz dzieci? Nie, nie biję, nigdy nie uderzyłam żadnego. To o co jesteś zła? O to, że krzyczę. Mówię, słuchaj, zwracasz uwagę na to, co robisz, a nie zwracasz uwagi na to, jak bardzo dużym wysiłkiem jest dla ciebie powstrzymać się od tego, żeby nie bić. Ponieważ przykład rodziców wpływa na nas niesłychanie mocno i on się właściwie jakby w nas sam ukorzenia. Ona nie doceniała tego, że nie bije, natomiast nieustannie miała się za złe, że krzyczy. Ja mówię, przepraszasz? Przepraszam. Dzieci bardzo cenią, jak są przeproszone, jak widzą, że rodzic sobie zdaje sprawę. Jak będziesz siebie doceniała za to, że nie bijesz, to będziesz mniej krzyczała. Jestem przekonana, że wiele z was robi podobną rzecz do niej. Nie mówię akurat o tym temacie, prawda? Chociaż taki też się wielokrotnie zdarza. Ale zrobiłam studia, zarabiam, ciągle się kształcę, jestem wobec ludzi fair. Nie cenię tego w sobie, bo to przecież tak trzeba. Ale taka jesteś. Doceń to, jaka jesteś. Doceń bardzo to, co zrobiłaś, to, co umiesz, to, co potrafisz, to, co jesteś w stanie. I dużo mniej się przejmuj tym, czego w związku z tym nie możesz. Bo na przykład, jak nie możesz, to nie możesz, o co chodzi. To nie możesz. Może kiedyś będziesz mogła, może wcale nie warto tego, to móc. Nadaj sobie przede wszystkim dobre znaczenie i sens, i życie będzie łatwiejsze. Pozdrawiam.